Witamy Was w 8 odcinku naszego programu Dziennikarskie Szlify. Przepytamy w nim jednego z najwybitniejszych polskich trenerów piłkarskich, Bogusława Kaczmarka. Prowadził on wiele ekstraklasowych zespołów, odkrył i wypromował mnóstwo talentów. Był również asystentem byłego selekcjonera reprezentacji Polski Leo Benhakera. Jest on uznawany za jedną z legend gdańskiej Lechii, a za swoje sukcesy został uhonorowany m.in. tytułem honorowego obywatela Grodziska Wielkopolskiego. Czym zajmuje się obecnie? Jak ocenia obecny sezon gdańskich lechistów? Jak odróżnić prawdziwy piłkarski talent od solidnego ligowego zawodnika? I czy posiada jakieś magiczne moce? Tego wszystkiego spróbujemy się dla Was dowiedzieć. To będzie prawdziwa uczta dla fanów sportu. Panie trenerze, nie brakuje Panu adrenaliny meczowej? Czy mi brakuje? Myślę, że trochę tak. Adrenalina i kortyzon to dwa hormony, które w tej robocie są swoimi elementami. Stres, frustracja, wszystko to, co wiąże się z takim dysonansem poznawczym, zakłada się jakiś cel, walczy się o wynik. Później są rozbieżności między tym, co się chciało osiągnąć, a to, co daje boisko. Ale wróciłem do pracy z młodzieżą, do tego wszystkiego, co mnie najbardziej zawsze interesowało w swojej pracy klubowej i reprezentacyjnej też. Co w piłce jeszcze jest Pana w stanie zaskoczyć, a może bardziej kto? Myślę, że biorąc pod uwagę moje doświadczenia 30-letnia pracy od bramkarza do pracy w reprezentacji, to w piłce międzynarodowej niewiele, bo ja jestem na bieżąco, jeżdżę na różnego rodzaju kursy, konferencje. Nie ukrywam, że Holandia to jest mój kraj, gdzie mam wielu przyjaciół, znajomych. Dwóch moich piłkarzy grało w Eredivisie. Jurek Dudek zdobył wszystko w Holandii z Liverpoolem. Champions League grał 4 lata w Realu Madryt. Ktoś powie, bardziej był niż grał. To jest sztuka przez 4 lata zapewniać komfort pierwszemu bramkarzowi i bronić tylko w rozgrywkach Pucharu Króla czy w meczach pucharowych na poziomie Champions League. Mam stały kontakt, jak się piłka rozwija, to widzieliśmy, w jakim kierunku idzie. Ja jestem zawsze, wyznawałem taką zasadę, zawsze byłem trenerem, edukatorem, taką pedagogiczną zasadą. Trenerze, nauczycielu, pokaż mi swoich uczniów, a powiem ci, kim jesteś. I jeżeli miałem wybrać 5. miejsce, 4. czy 8. w ekstraklasie, to a poświęcić to dla tego, żeby wprowadzać do tej piłki poprzez następny proces, taki stopień inicjacji piłkarskiej 3-4 piłkarzy, to zawsze wybierałem tą opcję, że wynik tak przyzwoity, ale też to, co po sobie później zostawisz. Jak długo powinien pracować trener, żeby było można zobaczyć efekt jego pracy? Czy Polscy prezesi uważają Was za magików, którzy z dnia na dzień potrafią oczarować drużynę? Nie, no są różne metody, ale myślę, że sport uczy pokory, ale wymaga też cierpliwości, konsekwencji działania, jakiejś stabilizacji. No jak może trener zasygnalizować swoją obecność, zostawić jakiś ślad, jak przegra 4 czy 5 meczy i go nie ma. No, ja uważam, że taki okres minimalny, gdzie trener już postawi jakiś taki mini stempel na swojej działalności, to jest 1,5-2. Dwa lata, ale są przykłady takie, że ta cierpliwość się opłaca i nawet trenerzy, którzy walczyli w pewnym momencie o utrzymanie, to przykład Waldka Fornalika z Piastem Gliwice, zdobywają w tym samym roku Mistrzostwo Polski.
wiele elementów na to, na pewno praca systematyczna, konsekwencja, odpowiedzialność za to, co się robi, no ale też w przypadku polskiego piłkarskiego rzemiosła na poziomie ekstraklasy, no to myślę, że to jest odzwierciedlenie poziomu, który jest dla mnie poziomem nie do akceptacji, biorąc pod uwagę to wszystko, co mamy w tej chwili. Przepiękne stadiony, coraz lepsza infrastruktura, coraz większe środki. Myślę, że to nie jest wprost proporcjonalnie do osiąganych wyników. Mam na myśli później wejście w klubową Europę. W którym klubie pracowało się Panu najlepiej, a w którym czuł, że nawet ściany są przeciwko Panu? Ściany? Ze ścianami se można poradzić, jeszcze gorzej z ludźmi, no. Kiedy przestał Pan oglądać końcówki meczów swoich drużyn? Pamięta Pan, skąd wziął się ten pomysł? Czy pamiętam? A to w Grodzisku. Wyszedłem kiedyś z meczu, chyba przy stanie 2-1. Jeszcze mieliśmy karnego. Był to ważny mecz, taki, gdzie mogliśmy jeszcze bardziej nastraszyć tą Wisłę Kraków, bo wygraliśmy z Legią na Łazienkowskiej. Ochuka był tam trenerem, 2-0 tam zmierzyli chłopcy. Ograliśmy Wisłę 2-0. Tam z czołówki ktoś był jeszcze, to tak chyba były 3-4-0. No i to był mecz taki Zagłębiem chyba Lubin, taki Zagłębie w końcówce tabeli. I tak czasami są takie mecze, że nie idzie, nie? No i nie strzelił gość karnego, a było jeszcze chyba, nie wiem, z minutę czy z półtorej, nie? Do końca. Ja już szedłem na zasadzie takiej, że strzeli karnego, dojdę do środkowej chorągiewki i wejdę na boisko, podziękować sędzią i pogratulować mojej drużynie. No niestety karnego nie strzelił. Już się nie wycofywałem, tylko poszedłem do szatni. No. I chłopaki mówią później, panie, 2 minuty iść pan, jak idzie to. No i na zasadzie takiej, może nie przesądu, to taka głupota trenerska, no nie do końca racjonalne podłoże. I później tak jakoś to się odbywało, że nawet wychodziłem, jak prowadziliśmy 3-4-0 chyba na wiosnę, z kimś tam już nie pamiętam, z kim. Z Lechem Poznań chyba nawet. 4-1 było i też wyszedłem, ale to nie miało wpływu żadnego, tylko po prostu tak już się ten gdzieś utarło, no. Jak wygląda atmosfera w polskiej kadrze podczas Mistrzostw Europy w Austrii i Szwajcarii? Kto wtedy trząsł szatnią? Nie wiem, kto trząsł szatnią, bo de facto ta szatnia z tego najlepszego okresu eliminacji to przestała istnieć. Dlaczego? Bo 6 piłkarzy z tego meczu z Portugalią nie pojechało na Mistrzostwa Europy. A tacy piłkarze, którzy wypadli, jak Arek Radomski, który grał najlepszy mecz swój w meczu z Portugalią na środku obrony z Bąkiem, jak Grzegorz Bronowicki, Kuba Błaszczykowski, Matusiak, Rasiak, kto tam jeszcze, Radek Sobolewski, który zrezygnował z reprezentacji, to ta szóstka, która się bardzo liczyła, a jeszcze musiałbym wymienić te 2 nazwiska, ale to myślę nie najważniejsze, a ci, którzy grali w tych eliminacjach, bo chciałbym przypomnieć, że to były Mistrzostwa Europy, 4 grupy, 16 zespołów, a my w grupie mieliśmy Portugalię, Belgię, Serbię, Finlandię i 3 zespoły z Zakaukazia, Armenię, Azerbejdżan i Kazachstan. Wtedy nikt nie trząsł szatnią, bo z konieczności zrobiliśmy manewr, według mnie niepopularny zupełnie,
gdzie obywatelstwo polskie dostał. Dostał Brazylijczyk, który na tamtą chwilę był uzupełnieniem reprezentacji, ale nie wzmocnieniem, chociaż strzelił bramkę z Austrią, jedyną w tych naszych mistrzostwach. Wtedy nie było co trząść tą szatnią, bo zawodnicy, którzy zostali w tej reprezentacji, tacy jak Ewi Smolarek, bohater eliminacji, król strzelców, 7 bramek chyba, Jacek Krzynówek, Jacek Bąk, w swoich klubach nie grali. Jacek Krzynówek grał albo nie zawsze w drugiej drużynie w Wolfsburgu, jak tam Magath był trenerem i go w ogóle nie widział. Bąk był w Katarze chyba, wtedy i sam trenował, jak mówi, rano, bo po prostu poziom takich rozgrywek, że on tam na stojąco mógł nawet grać. Nie było jakości. Wstrząs. Był szok taki trochę, nerwy, frustracja po tym meczu, gdzie sędzia Łeb w 95 minucie podyktował rzut wolny i później dwa razy go gada powtórzyć na mnie. To, że był karny, można dyskutować, bo była walka o pozycję. Ale dlaczego powtórzył po pierwszym wolnym, jak Borus złapał piłkę i zaczął instruować zawodników i kazał jeszcze raz wykonać, to ja tego nie rozumiem. Ale jak ktoś mówi, chciał zrobić chyba gospodarzom dobrze, bo bez gospodarzy mistrzostwa tracą na jakości. Na czym polegała pana praca w sztabie Leo Benhakera? Za co pan odpowiadał? No ja tam byłem wielofunkcyjnym pracownikiem. Na początek byłem drugim trenerem, gdzie Leo Benhaker, znaliśmy się, nie powiem, że dobrze, ale mieliśmy kontakt. No i Leo wyznawał zasadę Napoleona, że na polu walki to najważniejsze jest kuchnia i informacja. Jeżeli chodzi o informacje, to kuchnia to formy, treści, środki treningowe. Jeżeli chodzi o informacje, no to zaufał mnie i mojej wiedzy, tak jak mówiłem, od trenera Piechniczka. Współpracowałem z wieloma reprezentacjami, jeździłem na różnego rodzaju konsultacje selekcyjne do trenera Wójcika, Janasa. Współpracowałem z tymi trenerami pierwszych reprezentacji, bo moi piłkarze tam bardzo często występowali. No i Leo Benhaker, z racji tego nawet, że przecież Dudek to był jego piłkarz, z którym zdobył mistrzostwo i super puchar chyba Holandii, miał informację, kim ja jestem. No i zarzucił sobie do sztabu mnie. Dziekanowski był rekomendowany przez PZPN, bo pracował z kadrą do lat 17 i do lat 19. Natomiast tam byli inni kandydaci, bo ja miałem już 56 lat i trudno było mnie kwalifikować jako jednego z asystentów czy kogoś, nie? No i Leo wymusił taką formułę, że ja będę z drugim trenerem, coś w rodzaju. Później to się wszystko jakoś spolaryzowało, jak przyszedł na Wałka, był podział troszeczkę inny. Nie było takiej akceptacji specjalnej ze strony PZPN-u. Ja podpisałem umowę dopiero 1 listopada po wygranym meczu z Portugalią. A tak pracowałem na umowę, zlecenie, pół wolontariat. Ale Leo, dlaczego mówię tutaj to kredo Napoleona o informacji, nie? Nikt inny, jak mówi Leo, jak ja, nie mógłby dostarczyć więcej informacji o każdym z piłkarzy zgłaszających pretensje do reprezentacji, czy mających symptomy, czy mających potencjał pod grę w reprezentacji. Ponieważ wielu tych piłkarzy trenowałem, wielu ściągałem do swoich klubów z trzecich lig, gdzieś anonimowych, jak Dudek, jak Radek Sobolewski i kilku innych, no to Leo postanowił mnie zatrudnić, wyznając zasadę, że nie jest grzechem otaczać się mądrymi ludźmi i korzystać z ich wiedzy. To jest, myślę, bazowa taka zasada rozwoju każdego człowieka. Jeżeli sam, a nikt nie ma w życiu absolutnego patentu na mądrość,
to jak jesteś w stanie skorzystać i otaczać się mądrymi ludźmi, to ty jako szef z tego korzystaj. No i Leo w początkowej fazie to moja praca polegała na tej preselekcji. Zbliżały się Mistrzostwa Europy, eliminacje, mecz z Finlandią, sierpień. Trzeba było tą reprezentację jakoś poskładać. No i ja byłem wtedy drugim trenerem, gdzie w pierwszej fazie popełniliśmy strategiczny błąd. Zaufaliśmy wszystkim tym piłkarzom, którzy byli na Mistrzostwach Świata w Niemczech. To się okazało wielkim błędem. Blamasz i klapa w meczu z Finlandią, gdzie w nocy w Bydgoszczy pod Brzozami dokonaliśmy rewolucji pałacowej i ci, którzy odgrywali w tej reprezentacji wiodącą rolę, zostali odstawieni, niektórzy sami zrezygnowali. Daliśmy szansę gry innym piłkarzom. Jak to się odbywało? No, to na zasadzie takiej, że na początku tutaj informacje, Leo wysyłał mnie na mecze, bo jeździłem za Portugalczykami, bo uważaliśmy, że to będzie bazowy mecz taki, który zapewni nam czy dwumecz, awans drugiego miejsca. Byłem na meczu Dania, Portugalia, w Kopenhadze. Oglądałem każdy trening przedmeczowy drużyn przeciwnych. Jest zawsze window, czyli taki open practice, 15 minut, a później zamykają stadion i są tylko ludzie z obsługi, którzy spełniają rolę pomocniczą. Ja bardzo często przebierałem się za takiego porządkowego i oglądałem ostatni trening, który jest niesłychanie ważny. Na przykład w meczu w Portugalii Postiga na treningu przedmeczowym złapał kontuzję, naderwał łydkę. Był to wtedy podstawowy piłkarz reprezentacji, napastnik. Podstawowy napastnik reprezentacji, gdzie on grał na dziewiątce, z lewej strony Cristiano Ronaldo, a z prawej grał Nani, albo do tej pory grający Quaresma. To było niesłychanie ważne. Zbierałem te informacje, oglądałem zespół Finlandii, grałem 2 lata w Finlandii, miałem tam kontakty, moi koledzy mi też pomogli, nic to nie dało, bo po prostu skrodziliśmy ten mecz personalnie, nie trafiając z wyborem składu. W pewnym momencie zachorował Darek Dziekanowski. Jak patrzę, w jakich warunkach my pracowaliśmy, to był Leo Benhaker, byłem ja, był Darek Dziekanowski i był Andrzej Dawidziuk, który miał pomagać Francowi Hukowi przy treningu bramkarskim. Był kitman od sprzętu, 2 baserów, 1 lekarz, Jan Dezew, team manager, taki dyrektor techniczny i to wszystko. Dzisiaj sztab Nawałki liczył 20 osób. Oczywiście poza Francją, to w Rosji totalna klapa. I tak to się wszystko odbywało. Ja miałem to szczęście, że jako piłkarz i jako trener trafiłem na wspaniałych ludzi. Pierwszym takim trenerem moim to był w Łodzi starcie Wojtek Łazarek i Leszek Jezierski później w reprezentacji województwa łódzkiego. Tacy kultowi trenerzy, gdzie nauczyli mnie, co to jest ciężka praca, pokora i zakrzewili miłość do tego, co się nazywa technika piłkarska. Bo to jest baza, bo to jest wszystko. A na kim się wzorowałem? Myślę, że to byli trenerzy, tacy moi mentorzy. A w piłce światowej, no ja byłem na 21 stażach zagranicznych od Rosji, Sowieckiego Sojuza, kiedyś był taki trener Łobanowski, my nie pamiętacie, ale pan Jezierski i Michał kojarzą, to był trener Dynama Kijów, zdobył Puchar Champions League obecny, pracował w reprezentacji Sowieckiego Sojuza. Byłem też w Brazylii, gdzie obserwowałem trening FC San Paulo, a trenerem był tam Tele Santana, trener mistrza świata Brazylii.
chyba z 70 roku, chyba z 70 roku, tak. Od każdego z tych trenerów coś starałem się w wyniku tych staży wcielić w życie. Natomiast co, no myślę, że duży ślad to Benhaker, bo pracowałem w układzie reprezentacji, chociaż to jest inny profil pracy niż klubowy, przez 2 lata. Wybitna postać w piłce europejskiej, światowej, 3 razy mistrzostwo Hiszpanii z Realem, puchar, mistrzostwo z Ajaxem, puchar, mistrzostwo z Feyenoordem, praca z Trinidad Tobago. Wprowadzenie do mistrzostw świata to niecodzienne, z Saudi Arabią to samo. No, wielu tych trenerów poznałem, wielu obserwowałem. Pierwsze takie moje znaczące obserwacje to były trenera Ottore Hagera z Werderem Brema. Wykorzystałem kontakt Gdańsk-Brema i co roku w listopadzie jeździłem tam przez prawie 4 listopady i połowy grudnia, jak Benhaker, jak Ottore Hager zdobył mistrzostwo Niemiec i Puchar Europy. Kultura człowiek, bardzo komunikatywny, duża wiedza. Później spotkaliśmy się, grając przeciwko sobie w reprezentacji Grecji. On był trenerem reprezentacji Grecji, ja byłem współpracownikiem Benhakera. A tak, no myślę, że ten rynek holenderski, Van Henegen, Van Gaal, w dalszym ciągu Benhaker, Van Marwijk, Arie Haan, to była czołówka trenerów, Dick Advocaat, którzy zdobywali mistrzostwa, grali w europejskich pucharach i grali w reprezentacji i pracowali w reprezentacjach krajów. Zresztą zobaczcie, ilu Holendrów gra w lidze, kto Liverpoolowi zapewnił awans do finału. Nie Anglik, nie Egipcjanin, tylko 2 Holendrów. Van Dijk trzymał całą obronę i Winlandów wszedł i w ciągu 3 minut zrobił to, czego nie udało się pozostałym piłkarzom przez 70 minut. I ja jestem zakochany w piłce holenderskiej, dlatego że bazą tej piłki to jest technika. Bazą jest technika, technika użytkowa i trening indywidualny. Uczył pan w szkole podstawowej biologii. Nie chciał pan spędzić życia spokojnie przy tablicy? Ja nigdy nie uczyłem, poza praktykami studenckimi, nigdy nie byłem jakimś nominowanym nauczycielem pracującym w szkole, bo z tego kierunku nauczycielskiego biologii to takie zyski to wiedzę, którą nabyłem. Nie mówię o biologii w układzie tym botaniki, zoologii, fizjologii roślin, zwierząt, anatomii. To wszystko mi się bardzo przydało, jeżeli chodzi później o układ taki fizjologii i biochemii. Ta wiedza to była wiedzą, gdzie miałem zajęcia na Akademii Medycznej i na Uniwersytecie, bo byłem obecny, nie miał pracowników naukowych, korzystał z zewnętrznych ludzi zatrudnianych, którzy pracowali na stałe w Akademii i na Uniwersytecie. Bardzo sobie cenię ten kierunek. To trwało 3 lata, to obecnie licencjat, a później to były studia magisterskie nauczyciela wychowania fizycznego i sportu i trenera, który jest de facto moim 3. zawodem, a w tym układzie nauczyciela biologii nie zaistniałem poza kilkotygodniowymi praktykami w szkole podstawowej w Sopocie i jeszcze gdzieś, już nie pamiętam, także to myślę, że tylko papier, a nie zawód. W jakich kolorach maluje się pana przyszłość? Moja przyszłość? Ja już jestem po drugiej stronie rzeki, także moja przyszłość to przeszłość i teraźniejszość. Bez tego nie ma życia. Człowiek musi wracać do tego, co się wydarzyło w przeszłości, tego na tak, tego na nie, w jakich okolicznościach żyje teraz, bo to wszystko rzutuje na to, co jest w przyszłości. Ja chciałbym w dobrej kondycji psychofizycznej opuścić ten świat,
A gdzie? Nie wiem, może na treningu. Natomiast dla mnie w miarę zdrowy, żebym nie dziewał na komediach, a nie śmiał się na pogrzebach. No.